Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Adventure DX i tym razem będziemy robić historię Biga, a nie jak mówiłem wcześniej Gamby. Więc rozpocznijmy i oczywiście w tym odcinku i zarazem jedynym z historii Biga pokażę wam jak ją przejść w mniej niż godzinę, w jakieś 30 minut dookoła. I w zasadzie no tyle. I pokażę oczywiście wam też wszystkie power-upy, więc zacznijmy. Tak, to jest pierwszy power-up. Ale nie możemy go teraz zdobyć. Po przejściu gry tylko. W tej historii znasz się. Is that you? You're looking kind of weird, good buddy. What's up with the tail? Hey, wait a minute! You swallowed my lucky charm! Come back here! What's wrong with you? Something's not right. We've always been friends. For years. Doggy! Wait up! Oh dear. Yoo-hoo! Froggy! Come out wherever you are! Oh man, where could my Poliwog pal be anyway? No i dobra, jesteśmy Bigiem. Ogólnie historia Biga jest najbardziej znienawidzona przez fanów, ponieważ jest to po prostu symulator łowienia ryb. Ale tak, pierwszy power-up tutaj musimy zdobyć i tak, tak, mówiłem dobrze, możemy tylko tamten power-up, czyli tą lepszą wędkę zdobyć tylko i wyłącznie poprzez historię Biga. I właśnie zdobyliśmy upgrade naszej wędki, przez co będziemy mogli łapać większe ryby. Nie jest to przydatne, bo od razu będę łapał Frogiego, bo tak. Cała ta historia polega na tym, że musimy złapać Frogiego. Froggy, there you are. Wait, don't run away. What you doing under that car? What's wrong? Musimy podnieść auto, no i spadamy. Tak, to jest jedyny czas, kiedy możemy w ogóle podnieść to auto. No i dobra, ej, właściwie co tu jest? Nic, lol. Idziemy tutaj, bo tu jest skrót. Jak... No, skoczne. Sterowanie Bigiem jest trochę takie mylące. Często, ała. Które to musiało być. No i jesteśmy w Twinkle Park. Nasz pierwszy poziom to będzie właśnie Twinkle Park. Welcome to Twinkle Park. To właśnie mówiłem. Dobra, zbieram trochę pierścieni i tutaj mamy nowy... Nie mamy tutaj czasu i mam tutaj coś takiego jak waga, czyli waga naszej ryby. I teraz, czas na nasz poradnik, jak przejść historię Biga mniej niż godzinę. A więc tak. Jak wiecie,
a może nie wiecie, gałką analogową możemy poruszać naszą przynętą. Gdy Froggy ją złapie, wystarczy, że będziemy nią jak opętany. Wystarczy, że jak gałką analogową będziemy jak opętany ruszać i Froggy wtedy od razu będziemy mieli hit, czyli wtedy możemy go wyciągnąć. Jeżeli nie mamy hita, prawdopodobnie nie uda nam się go wyciągnąć. No, parę sekund? 42 sekundy nam to zajęły. A jak wiem, ktoś w komentarzu pisał, że jakieś 20 minut mu zajmuje przejście Twinkle Park. Więc tada. No idziemy dalej, bo Froggy znowu nam uciekł. Raczej chyba jeszcze nie. Tak, zgadliście. Następny poziom to będzie Ice Cup. No i Cream znowu, jej! No. 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 Jestem ciekaw, czy w ogóle ktoś zrobił jakąś modyfikację do Sonic Adventure DX wprowadzającą Cream. Będę musiał się tym zainteresować. Na przykład zamiast Tailsa. No i dobra, więc chodźmy do Mystic Ruins. No tam jest miejsce tego kamienia. Uję ta wędka. Ten odcinek będzie bardzo krótki. I w tej historii nie możemy wejść w ogóle do miejsca, gdzie jest kasyno. Jakby to było. Dobra. A! Ta kamera. Dobra, chodźmy tu. Froggy. Big jest tak... Big jest w ogóle najwolniejszą postacią. Jest wolniejszy nawet od Amy. Więc... Nie dziwcie się. Dobra, położymy to tutaj. The key is floating. Puśćcie mnie! Tutaj będziemy mieli upgrade Biga potrzebny nam do przejścia Ice Cup. Czyli... koło ratunkowe. Discovered the life belt. It keeps you afloat when you're in water. To swim underwater, press the jump button when afloat. No więc to jest też dodatkowa druga postać, którą może pływać. Więc patrzcie. Tak to działa. Big automatycznie na górę leci. I możemy dzięki temu łowić. Nie możemy tego łowić od razu w wodzie. No i trzymając przycisk do skakania, toniemy. O ironia. No i dobra, wejdźmy tutaj. Swoją drogą, ta animacja Biga wchodzenia po prostu zarąbista. Ja pierdzielę. Nie, no mikrofon mi ochlapali. Ja pierdzielę. Nienawidzę wszystkich obecnie dzisiaj. Nie, okulary, wszystko. Dobra, chodźmy po ten upgrade, bo w tym poziomie jest upgrade nasz. Swoją drogą, ciekawe, czy mnie teraz słychać, czy coś się właśnie nie schrzaniło. Halo, test. Tak, jeszcze taka mała ciekawostka, możemy w tej grze sterować myszką. Wystarczy, że klikniemy myszką na okno i ruszamy w nią. Co jest... nie wiem. Nie wiem, czemu to jest w ogóle rzeczą, ale... No jest, no. No nie wiem, kto w ogóle normalny by chciał w tą grę grać na myszce tylko, ale... No może są tacy dewianci. Dobra, idziemy tu po ten upgrade. Oczywiście musimy zacząć pływać, bo inaczej to się nie uda. Muszę zapamiętać, gdzie to jest, bo najgorszy problem, jaki ja mam tutaj, to zapamiętanie, gdzie co jest. Dobra, pyk. Znaczy, zapamiętanie, gdzie co jest, to nie, ale jest wyjście, to z którego przeleźliśmy teraz. Albo ogarnięcie tych sprężynek. To też jest niezbyt takie łatwe. Mam się tam dostać. No i jadymy. Ui. Dobra. Wchrzaniamy się tutaj. I tu gdzieś... właśnie, tu jest power up. Dostaliśmy oczywiście nasz...
Apple, co się stało? Nic się nie stało. Ale dobra, musimy tam teraz wrócić. Idziemy. Mi frogi bodajże jest chyba tutaj na dole, z tego co pamiętam. Jesteśmy z powrotem? Co ja? No i chyba teraz gdzieś tu trzeba. O! To będzie frogi. No, jak mówiłem, czujesz frogi? Frogi. Moim marzeniem jest perfekcyjnie odwzorować głos naszego pana i władcy Big the Cata. Big the Cat, nasz pan i władca. No kurde! Bigy, ogarnij. Okej. No mówię, no to jest najwyższy Bóg, kurde. No, frogi. Dawaj. No. Chodź. Ono tu żopku mówię. No, easy. I nawet bez tych power-upów moglibyście spokojnie złapać frogiego. Chyba na kiedyś spróbuję zrobić speedrun History Biga. 3.24. No, przez to szukanie power-upa. Not too bad. Okej. Dobra, teraz gdzieś indziej idziemy. Czyli chyba do Emerald Coast? O ile dobrze pamiętam, chyba Emerald Coast. Ja, to jest jedyny stage, do którego możemy wejść, jeszcze Bigiem. W ogóle Big, jeżeli widzieliście... Oh no! He's got my little buddy! Glad I found you. Oops. Oh, now what am I gonna do? Tak swoją drogą, to Big miał mieć zupełnie inny gameplay prawdopodobnie, ponieważ na bardzo starych gameplayach z Sonic Adventure DX z Sonic Adventure po prostu widać, że Froggy podąża za Bigiem, więc możliwe, że to po prostu jest było planowane, żeby po historii Biga coś takiego było, ale ogólnie też na początku w intrze gry widać, że Big był w jakiejś dziwnej lokacji. Otóż to jest ta sama lokacja, która była w historii Amy w cutscence, gdzie wspominała wydarzenia z Sonica CD. No i mniej więcej na to polega. I tak, teraz chyba do Emerald Coast idziemy. Leży. Emerald Coast. No, jeszcze dwa stage nam zostały. Jedna historia, jeden odcinek. Jest! Przynajmniej ta się uda. Oby. Mek. Elo? Dobra, Ryan. Idź. Idź za Amy. Nie da się. No nie. Chodzimy. No i znowu nam uciekł. Chuno tu! Ja ci zaraz dam ucieknięcie, kurde. Takie uciekanie to nie ze mną.
Imyk! Gdzie jest Froggy teraz? No to jest najważniejsza rzecz. Gdzie jest Froggy? W ogóle to jest przeciwników, możemy rozwalać wędką. No kurde. No. Tylko, no niezbyt to działa. Dobra, więc gdzie jest Froggy? Tam jest. I swoją drogą, wyszedł chyba Big Fishing Adventure, ponieważ nagrywam to przed 1 kwietnia. Więc nie wiem, czy wyszedł, czy nie. Czy to jest fake, czy nie. No, Froggy, nie zawieź mnie. Nie! Nie ty! Nie jesteś Froggy. Nope. Not this time. Dobra. Więc... Froggy! Ono tu. Nie tu! Big, ogarnij. Okej. Easy. No. Więc to jest właśnie taki hack. Ogólnie to działa na wszystkich wersjach Sonica Adventure. Na Dreamcastowej też. Więc... gracie w GameCube, działa to, ten trik z Froggym. Gracie w wersję PC-tową, działa, jak widzicie. Nie wiem, jaka jest jeszcze wersja. Wersja Steamowa, działa to. Znaczy wersja z 2010 roku, działa. Ten trik. Nie tylko na Steamie to zostało upublicznione. Okej. O. Froggy? No, hold on there. Come back, please. Give me my friend back. I'm begging you, please. No i Gamma zarąbał nam Froggiego. No po prostu świetnie. No co za kurdupel z niego. Oj. 17. Uf, 17 minut. Ja pierdzielę 17. Jasne. Froggy? This place doesn't look familiar to me at all. Smells like Froggy's around somewhere. Think I'll see what's behind this door. Tak swoją drogą, taka ironia troszkę, ale słyszałem, że żeby nagrać to niuchanie, to jeden bodajże z pracowników Segi przyniósł swojego psa i nagrał to niuchanie. To jest świetne po prostu. To jest sprytne. No, myk. Idziemy do Final Egg Hot Shelter. Ta muzyka, świetna. Bo mi się przysłuchuje, że to coś ma oczy. Dobra, idziemy. Musimy mieć Froggiego. No i speed 6, żebyśmy szybciej zachrzaniali. Myk. Oczywiście nam są niepotrzebne te platformy, bo jesteśmy Big the Cat i... możemy, nie wiem... możemy wszystko. We can do anything. Myk, kurde. Myk. O. Ah, there's Froggy. Looks like he needs my help. No to... dajmy mu tą pomoc. O. O nie! Jak co tam dalej? O. I? Życie? Co? Dobra, gdzie jest Froggy teraz?
Teraz się na serio pytam. Tam jest Froggy. Chano to. Meine Freunde. Tu jest. Gdzie jest Froggy? Tu jest! Nie! Zapomniałem o tym! Ja. No, Froggy. Współpracuj troszkę. No, easy. No i tyle, dziękuję bardzo. Oczywiście to nie jest jeszcze końcówka historii. Jeszcze jest coś. Ogólnie ostatni poziom. Taki action, ale... Jeszcze nie ostatni ogólnie. We're together again at last, huh? Huh? That's strange. Where am I? Froggy? Tak swoją drogą, jeszcze tłumaczenie żabek, które daje do Froggiego, to jest tylko dlatego, że w Soniku X właśnie takie jest tłumaczenie dla Froggy. Żabek. No mi się spodobało, więc zostawiłem to. Ku chwale Jetixa. No i chodźmy do Tikal, dowiedzieć się swoją drogą. Nie, aż tak daleko nie mogę. No, wiesz, teraz. Zrobimy jej ała. Nie da się. Kurde. Wow. Is it all right for me to be here? So do you trust me? So these are the seven emeralds. Could it be? The servers are the seven Chaos Emeralds, unified by one that is the controller. The seven Chaos. The controller itself. Could this be the emerald that controls the seven Chaos? Froggy? I don't like the looks of this place. If something happens now, there's no point to my rescuing you. I don't know who would bother to save us both. Aww. We better get going, buddy! Emergency alert has been canceled. Resuming monorail operation. Big, nie bądź taki dla siebie ostry. Na pewno ktoś by się znalazł, kto by cię uratował. W końcu ja od tego tutaj jestem. Nie po to w to gram, żeby tutaj się komuś coś stało. Dobra. Gdzie mam iść? Tutaj, tylko że jak się tam dostać? A dobra, to są jakieś windy, z tego co pamiętam. Tak, jest winda. Myk. Musimy tu iść. No! No! Do it! No, finally. A patrzcie, chaos. So, I see you're trying to escape. I'm right on time. Chaos, grab him! Get that frog! And don't forget,
the Chaos Emerald. No wyżygała szmaragd chaosu. No wyżygała go. All right, and now for the frog. The frog is possessed by your tail. Once you get your tail, you'll be complete and ultra strong. No i sam wlazł, no kurde, debil. To debil, no. No i nie ma ogonka. Unbelievable! Look what happened! Chaos has transformed again! Huh? Gotta go! Froggy? I'll save you! Don't worry, Pally! So, he's your friend, eh? No sweat. I'll get him back. Watch me. Careful, Froggy. Don't worry. We'll get you back. No, ja się zajmę moją żabą, a Sonic niech sobie tam. Ale tak, Big ma jednego bossa. Więc musimy wycelować mniej więcej. Frogiego. No. Niezbyt to jest udane, jak na moje. No. Złap go! Ja nie mogę. Chyba rekord mój to jest jakieś 6 sekund tego bossa, jak dobrze wyceluję. Nie. Gdyby się dał. Gdyby był tu jakiś celownik taki w powietrzu, to byłoby znacznie łatwiej. No. Pokaż te ząbki! Frogi! Współpracuj! Nareszcie! Ile? 50 sekund. Ale na serio 6, jakieś 8 sekund. Mniej więcej to jest mój rekord. Hooray! Froggy! I won't let them take you away again. Go! Go on and get out of here! I'll do the rest! Oh, okay. Thanks. Come little buddy, time to get a move on. Domyślać się, o co chodzi? Huh? What? Hey, maybe we could use this. But I don't know the first thing about it. Oh well, I'll give it a try anyway. I jakoś poleciał, powiem wam. Tak. No, jakoś poleciał. Spróbujcie mi powiedzieć, że trzeba być jakimś. Trzeba mieć magistra, żeby w ogóle sterować samolotem. I tak skoczyli na swą śmierć. Nie będę wam pokazywał, jak dojść do tamtej wędki, ponieważ to jest chyba jasne. Ta piosenka po prostu taka energiczna. Idealna do tańca i ćwiczy, tak szczerze powiedziawszy. Strasznie wpadająca w ucho.
A więc tak, historia Biga. Big według mnie jest najlepszą postacią tutaj. Po pierwsze, ma praktycznie... To jest jedyny, który nie ma... Który ma swój własny jakiś gameplay. Nowy. Po prostu postać mnie rozwala sama w sobie. I wiem, że wiele ludzi go nie cierpi, ale... I tak dla mnie to jest chyba najzabawniejsza postać. No i oczywiście temat muzyczny Biga. Living in Paradise, Lazy Days. Więc co, to by było na tyle. Jeden odcinek, cała historia. Jak obiecałem, tak się stało. Więc oczywiście w następnym tygodniu będziemy przechodzić historię Gammy. Tym razem już naprawdę. A za dwa tygodnie finał. Więc zapraszam was oczywiście na... jutrzejszy odcinek z Spyro 3. I na piątek na live'a z Sonic Adventure 1, czyli DX, w ramach Sonic 25, więc co? Dzięki za oglądanie, na razie, cześć, pa pa! Don't know.